Kolejna wiadomość. Tragedia na oddziale ratunkowym szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas dyżuru zmarł 40-letni ratownik medyczny. Do tragicznego wydarzenia doszło w nocy z 22 na 23 lutego w wielospecjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. 40-letni Łukasz pełnił wówczas funkcję kierownika zmiany na oddziale ratunkowym. Około godziny 3 w nocy mężczyzna udał się, aby odpocząć. Gdy przez dłuższy czas nie wracał na stanowisko, zaniepokojeni koledzy poszli sprawdzić, co się dzieje. Niestety ratownik już nie żył. Przyczyna śmierci jak na razie nie jest znana, nie podana do publicznej wiadomości. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shard Joker.